Kiedy myślicie o najlepszych grach, pewnie przychodzi wam na myśl Minecraft, Fortnite, God of War, Elden Ring. Otóż, kiedy ja myślę o najlepszych grach, na myśl przychodzi mi tylko jedna produkcja. Jedna produkcja, przez którą nie śpię, ponieważ marzę, żeby w nią zagrać. Oto właśnie ona. Super Combo Pokémon Mario 2008-01. Jak się możecie zapewne domyślić, jest to za bardzo legalne. Kupiłem to 1,5 roku temu na Allegro. Udało mi się wychwycić taką, gdzie dostawa była z Polski, przez co to przyszło 2-3 dni. Teraz, jak sprawdzałem ostatnio, są również takie oferty, mniej więcej w tym samym przedziale cenowym, czyli od 80 do 120 zł, lecz zdecydowana większość z nich jest wysyłana z Chin. Pierwsze, na pewno musimy sobie spojrzeć na dzieło sztuki. Patrzcie na to cudo. To jest wyblakłe. To było wydrukowane wyblakłe. To jest tak fabrycznie. Mamy z przodu kilka losowych gier, na przykład Pokémon Black Version 2 albo Final Fantasy 12, czy też Super Mario Bros. Tutaj widzimy napisane najgorszą czcionką, jaką można. NDS Multigame 208-in-1. Jeszcze jest jakiś kod, który teoretycznie ma być kodem gry, którego nie ma na żadnym innym pudełku. Natomiast z samego tyłu piękną, bajkową czcionką 80 gier, które były wybrane przez producenta, żeby tutaj postawić jako warte uwagi, i trochę więcej cover artów z innych. Teraz najważniejsze, czyli to, co właściwie w tym czymś się znajduje, to będą najprawdopodobniej nasze marzenia. Dostaliśmy pojedynczy plastikowy trzymacz na kartridż z DS-a albo 3DS-a. Pięknie się mieści. Oprócz tego mamy konwerter microSDHC, który nie działa w ogóle, oraz ekskluzywną herbatkę chińską. Bardzo dziękuję za zakup na moich aukcjach. Gratis herbata Pu Er 2003 roku, starsza ode mnie. Wygląda jak kostka rosołowa. I kartridż, na którym pisze New Nintendo 3DS. 208 w jednym i nie da się tego w ogóle zauważyć, co tam jest tak naprawdę. Naklejka jest naprawdę bardzo słabej jakości, ale to bardzo. Z tyłu mamy wejście na kartę SD. Tutaj w oryginale była byle jaka chińska karta bez marki żadnej, 16 GB. Pokazuje się to nam jako Atlantyda Quadratoporta. Nie wiem, jak w oryginale tą grę przetłumaczyli. Wygląda jak gra ze SpongeBob, ale w rzeczywistości jest to produkcja na DS-y i jest to Ace 3DS Plus. To jest flashcard, gdzie flashcardy możecie kupić za 50 zł z AliExpress. Tutaj jest rozszerzona wersja oryginalnego systemu, którą grałem sam. W oryginale nie było po prostu funkcji emulatora, który tutaj chyba i tak nie działa. Nas interesuje zakładka NDS, wybieramy microSD i wszystkie gry, wszystkie 208 gier znajduje się w folderze z samej góry. Klikamy A i to się nam po prostu zwyczajnie ładuje każda inna gra. To jest spolszczenie. I oczywiście teraz nie będę w to grał. Jeżeli klikniemy wszystkie A, B, X, Y naraz i R, I, L, to wtedy przechodzimy do głównego menu i możemy sobie jeszcze raz wejść. NDS, Pokémon, Black, White. Jak tutaj spojrzymy, to mamy tak naprawdę Pokémony. Chyba wszystkie, jakie wyszły. Potem mamy Mariany, zaczynając od New Super Mario Bros, Super Mario Kart, Super Mario 64. Wszystkie one działają. Potem mamy Mario & Sonic at Olympics, Yoshi, Tetris, Kirby. Jest naprawdę wiele produkcji. 208, aż tutaj mamy wydrukowane to, co było w ofercie na Allegro. Tu jest cała lista 208 piratów, robów, które się na tym znajdują. Przelećmy sobie, myślę. Możemy sobie przelecieć. Rune Factory, Castlevania. I to działa, bo trzeba sobie Dragon Quest odpalić. 4. Square Enix, licensed by Nintendo. Nie ma żadnych problemów. Podobnie klikamy i wracamy do menu głównego. To są gry, których najprawdopodobniej nikt nie zna. Action Loop, Shrek. O, Shrek jest ciekawy. Ale najciekawsza rzecz, czyli możliwość wgrywania naszych własnych robów. Wgrałem je do folderu Game. Mam tutaj kilka swoich robów. To jest wynik kolaboracji Nintendo z japońskim McDonald'em.
w wyniku której wysyłali po jednym DS-ie z specjalnym znaczkiem M i dwóch kopiach gry SCDP. Nie było dużo tych kopii. Z tego co pamiętam, ona została odzyskana w 2019 roku i stamtąd właśnie mamy tego ROMa. Link do filmu będziecie mieli w opisie. Możemy sobie kliknąć SCDP Exercise. So study. Dobra, to są chyba frytki. Gra ma rozszerzenie.nds, Nintendo DS, a zapis ma końcówkę sa.save. To samo w 208 w 1. Tylko, że tutaj mamy łącznie 416 plików, bo na każdą grę przypada zapis, który nie zawsze tutaj jest i zawsze został utworzony, z tego co widzę. Jesteśmy w stanie tutaj tak naprawdę wgrywać gier tyle, ile chcemy. Więc się to wszystko. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał. Jest wam, żegnam. Cześć.